Witamy Was w Białym Domu. Witamy na największym, najlepszym chrześcijańskim uniwersytecie na świecie, Liberty University. Jesteśmy na żywo. Program będzie nazywać się Make Poland Christian Again. I dlatego mamy oprócz pastora Pawła Chojeckiego specjalnego gościa, profesor Merlin Gadomski z Liberty University z Departamentu Psychologii. It's a pleasure to have you here, Professor Marin Gadomski. We just welcome our Polish viewers, and I hope we will talk smoothly in English with Pastor Power and with you. And our first question is, why do you think that Liberty University is so special, so unique among other universities? Liberty University is attempting to have the highest level education that we can, but specifically with Christian principles and ideals. We want to train our students to be able to function in any aspect of the world, so we don't want them just contained here in a Christian environment, but we want them ready to go out and influence the entire world. Let me translate. Spytałam Pani Profesor Gadomski, dlaczego Liberty University jest tak specjalnym, tak wyjątkowym uniwersytetem wśród chrześcijańskich uniwersytetów na świecie. Pani Profesor powiedziała, że bardzo zależy im na wysokim poziomie akademickim, jeśli chodzi o sprawy uniwersytetu, ale też wychowują swoich studentów, żeby byli chrześcijanami dojrzałymi dla Chrystusa. Jeszcze jeśli mogę dodać, na każdym kroku podkreślane jest tutaj, że wychowujemy przywódców, Champions for Christ. To myślę, że rzeczywiście odróżnia też Liberty University od innych chrześcijańskich szkół, że na każdym kroku podkreślane jest, ty masz być przywódcą, ty masz wziąć odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale za życie swojej społeczności. I to rzeczywiście da się odczuć wśród studentów tego uniwersytetu. My father said that Liberty is very emphasized that you training champions for Christ and leaders for Christ and to make them take responsibility for not just for yourself, but for the society, for others. Yes. And I have a question, another question, because you are cooperating with one of the students from Poland, Kornelia Chojecka, and could you tell our viewers and us why did you decide to cooperate with Polish students who you didn't know? The beginning was an email exchange when she was asking about the possibility of our cooperating. And I did not answer the first emails because I receive email requests from people to do research studies on Liberty University students from time to time. Pani profesor mówi, że na początku dostała e-mail od kogoś z Polski, ale no, nie odpowiedziała po raz pierwszy, ponieważ myślała, że to jest jakieś badanie opinii publicznej, które często przychodzi na skrzynkę mailową. Sometimes these requests just want to know how Christians think, but it's not always positive toward the Christians. They just want to find out the crazy ideas that Christians have. And so we exchanged emails a couple more times, and I became more interested in the passion, her heart that was expressed in these emails, and then we began to arrange a meeting. Pani profesor myślała, że to są właśnie takie badania opinii publicznej, które czasami są wysyłane do chrześcijan, żeby ich zbadać, ale tak naprawdę cel jest, żeby przedstawić ich w niekoniecznie pozytywnym świetle. Ale kiedy przeczytała ten e-mail, to zobaczyła pasję właśnie tej studentki, żeby współpracować, żeby zrobić coś wielkiego i zaczęła się wymiana mail. And that's how it started. And yesterday we had
amazing experience to listen to Kornelia Chojecka lecture and with Pastor Paweł Chojecki at Liberty University at the psychology department. And can I ask you about your impression after this lecture? Is it you know, informative for the students or for you? Is it worthy to listen to it? Absolutely. May I go back to our first meeting and then talk about the second meeting? When we had the first dinner meeting with the group, I first said to my husband, who has the Gadomski name, and therefore that's how we got connected, was because of the Polish name. And I just said at the first meeting, we don't know why these people are coming. We will not get in their car. We will not get them in our car. We will not take them to our home. We will just meet in the restaurant, and that's enough. That will be all we have. I have been so convinced over these 3 years' time that I was thrilled to have you living in my home for this visit, very different from the first one, because my husband and I both became convinced of the wonderful spirit that you had to offer. And that leading then toward the presentation last night, it was beyond my expectations. I've been telling my students about this meeting, how we came into contact, and telling them you're going to love this without my ever having heard it to make sure that we're going to love this. But the results that I've heard, the responses of my students who came to talk to me after, were that it was highly instructive. I had one student coming to me saying, how can I work with this? What can I do to be a part of this? And she is actively wanting to come to visit in Poland if we're able to arrange a trip. Great. Spytałam Pani Gadomski, jakie są jej wrażenia po wykładzie Kornelii Chojeckiej i pastora Pawła Chojeckiego na Liberty, który odbył się wczoraj, ale Pani Profesor jeszcze wróciła do pierwszego spotkania naszego 3 lata temu na Liberty. Wtedy po tej wymianie maili z Kornelią stwierdzili ze swoim mężem, który ma miał polskie korzenie, pan Gary Gadomski, że nie znają tych ludzi, nie będą, tylko spotkanie w restauracji i tyle, bo nie wiemy, czy możemy ich wpuścić do domu, czy możemy ich wpuścić do samochodu. Ale po tym spotkaniu coraz bardziej przekonali się do nas, zobaczyli tego samego ducha i to spotkanie 3 lata później, dzisiaj, jest już całkiem inne i bardzo profesor Gadomski cieszy się, że mogła nas gościć w swoim domu. Spytałam właśnie o te wrażenia po wykładzie. Profesor Gadomski powiedziała, że to przekroczyło jej oczekiwania. Polecała ten wykład już wcześniej swoim studentom, chociaż nie wiedziała do końca, co będzie zawierał, bo tytuł był o kulturze, o rodzinach w Polsce. I później po wykładzie studenci przychodzili do niej i powiedzieli, że to było świetne. I niektórzy podchodzili i mówili, że ja chcę współpracować, ja chcę przyjechać do Polski. Jeśli mogę dodać, ta pierwsza wizyta z naszej strony wyglądała też jak wielki, wspaniały sen. Zostaliśmy przyjęci na kolację, co dla nas było już wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, że nieznajoma para profesorska zaprasza nas na kolację nieznanych ludzi, a potem państwo Gadomscy zaprosili nas do swojego kościoła, Thomas Road Baptist Church. To jest ten kościół, to jest powód całego zamieszania. Pastor Jerry Falwell założył najpierw kościół, później radio, a potem uniwersytet. Dlatego jest to bardzo podobne do naszego planu mega kościoła, jak wiecie. Stąd właśnie jest ta inspiracja i właśnie podczas spotkania kościoła, takiego, gdzie było około 5000 osób, myślę, czy jakaś taka duża ilość, kiedy śpiewaliśmy piosenkę, że Bóg chce zrobić większe rzeczy, uwierzyliśmy, że to, co stało się tu w Ameryce, może stać się w Polsce, ponieważ wierzymy w tego samego Boga. Wróciliśmy, zaczęliśmy działać, sami widzicie Boże błogosławieństwo. My father just said that our first meeting was also very
impressive for us, and it was like a dream that the professor and her husband wanted us to meet at a restaurant. It was something amazing for Poles, and he said that this meeting and this visit at Liberty 3 years ago was a breakthrough for us, and especially when you invited us to Thomas Road Baptist Church, and during your service at Thomas Road, we felt that we can do the same things as you did here at Lynchburg, and Pastor Jerry Falwell started from the church, and after he built the university, and it was impressive and it inspired us to do the great things. And mega church project in Poland. I projekt mega church w Polsce. Professor Gadomski, I know that you have some plans and we have some dreams, and we want to ask you about your dreams concerning Liberty University and maybe concerning further cooperation with Polish people. What are your dreams? I'm being asked from time to time now, when are you going to retire? Because I've been here 27 years now, but I just love what I'm doing here. And so I don't have a plan right at the moment for leaving this work. I really want to continue to be involved in this work. My family members have gone to school here. All three of my daughters have been trained here at Liberty University, and their husbands, so all of my sons-in-law. And now three of my grandchildren are here at Liberty University, and the fourth one is planning to come next year. So Liberty University has been a place that I value very highly, both for the work that I can do with the other people here and then for what it has done with my family. When I was very young, about 14 years old, I thought that perhaps the Lord was asking me to do mission work in other countries, but I didn't have a specific country in mind. And that never did materialize. I was open and willing, but that didn't materialize. But what I did realize after I came to Liberty University is that I had the chance to teach groups of students who would then each go out and teach more students. So in essence, I was able to multiply my influence rather than just the individual people I could reach. I would like to continue that work, and now specifically with Poland. Since my husband has died, it would be such a joy to kind of come around full circle to that country being Poland. Przy okazji dodam, że pani profesor Gadomski dowiedziała się, że nazywa się Gadomska i tak zaczynają ją nazywać już na wydziale. I think you understand that you get to know that your surname in Polish is Gadomska. Yes. Okay, so I will translate. Pani profesor powiedziała, że pytają ją już, kiedy przejdzie na emeryturę, ponieważ pracuje na uniwersytecie 27 lat. Jej trzy córki pracują na uniwersytecie, ich mężowie także. Your three grandchildren study here. Yes. Trójka wnuków to studiuje, czwarte chce studiować. Także jest to tak jakby rodzinna sprawa, ale też wróciła do przeszłości, kiedy miała 14 lat. Miała przekonanie, że Bóg daje jej, jego planem dla jej życia jest służba misyjna. I właśnie kiedy zaczęła pracę na uniwersytecie, chciała uczyć studentów, żeby oni mogli uczyć później innych i tak przekazywać wiedzę, ale także tak głosić Ewangelię. I właśnie jeśli chodzi o Polskę, myślę, że szczególnie dlatego, że jej mąż, pan Gary Gadomski, miał polskie pochodzenie, niestety już jest z Chrystusem w niebie. Na szczęście jest już z Chrystusem w niebie, my do niego dołączymy.
I on dlatego, właśnie dlatego, że on był z pochodzenia Polakiem, ona chce tą służbę, tą misję też przenieść do Polski. Mam nadzieję, że się spotkamy w Polsce. I hope that in next year we can welcome you in Poland, in your students, because it will be, I think, that the start of the great adventure for Christ, because we really appreciate and really love America, and especially Christians from America, because it was you, American Christian, who brought the gospel to our pastor. And that's why we are all Christians now. Thank you to American missionary. Thank you. Monika powiedziała, że to wszystko zaczęło się też przez amerykańskich misjonarzy, którzy akurat przynieśli Ewangelię do Polski w poprzednim wieku i ja nawróciłem się dzięki służbie jednego z nich. Dlatego też mamy szczególny stosunek do amerykańskiego chrześcijaństwa. Ja bym dodał jeszcze, że to jest pierwsze chrześcijańskie państwo, chrześcijańska republika, które odniosło tak ogromny sukces i które trwa pomimo tylu przeciwności do dzisiaj jako taka latarnia morska dla całego świata. My father just translated what I said to you, and he adds that the America is the largest and the greatest Christian country, Christian republic, and it is I don't know how to say it. A light for the whole world. On the hill, yeah. For the whole world. That's why we came here, and that's why we love you so much. We love having you here. Czy mogę wrócić jeszcze do spraw uniwersyteckich, ponieważ często myśli się, że w chrześcijańskich uniwersytetach uczą jakichś zabobonów, jakichś legend, a nie odwołują się do badań naukowych, do tego, czym żyje świat akademicki. Czy rzeczywiście jest to prawdą na temat Liberty University? My father asked, is this true that because there are some, you know, people think that at Christian University, that some kind of legends and myths are taught, and it's not a scientific, you know, academic university. But is it true regarding Liberty University? At Liberty University, we are training people to influence the world, and therefore they need to understand that world that they're living in. So we generally use the same textbooks that schools in all other areas, the state schools and other schools, use. And my specific textbooks in psychology have some evolutionary ideas built into that textbook, and it gives me the wonderful opportunity to point out the explanation that's given in the evolutionary idea, as opposed to the much better explanation from God's creative genius. There has to be intelligent design in the way God created the people, because the chance is just mathematically too small that these things happened by chance. And the explanation actually is easier to believe, that an intelligent design God created, rather than that some of these ideas of the development of humans happened by accident or by chance. Pani profesor powiedziała, że na Liberty University uczą studentów, żeby wpływali na cały świat. I jeśli chodzi o podręczniki, to używają takich samych podręczników jak inne uniwersytety. Także na przykład w jej podręcznikach, których używa podczas psychologicznych zajęć, są też elementy ewolucyjne oczywiście. I dla profesor Gadomski jest to idealna sytuacja, żeby wytłumaczyć studentom, pokazać, o, tutaj jest ewolucyjny pogląd, tutaj mamy biblijny pogląd, możecie sobie je porównać i wtedy oni mogą samodzielnie myśleć. I jeśli chodzi właśnie o takie podejście, jest to właśnie bardzo naukowe podejście.
I oczywiście jeszcze pani profesor dodała, że biorąc pod uwagę matematyczne prawdopodobieństwo, teoria ewolucji no jest o wiele trudniejsza do uwierzenia niż to, że Bóg stworzył nas według inteligentnego projektu. Dzięki. Yeah, we just translated this in complete way. Okay. May I ask you, Cornelia, for a moment? Okay. Yeah, this is a surprise for her. Okay, and I want to ask you, what are your impressions after your common lecture at Liberty, and what is your impressions about the cooperation with Liberty University and especially with Professor Merlin Gadomski? Tak, mów po polsku. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, że tak jak mówiliśmy, nasze pierwsze spotkanie no, w zasadzie odbyło się przez jeden mail i poznaliśmy się, nie znając siebie wcześniej, i było to duże zaufanie ze strony pani profesor, że mogliśmy zacząć współpracować, robić wspólne badania, później moje badania do pracy magisterskiej, i dla mnie było to szczególnie wzruszające, że bardzo zależało pani profesor, żeby kontynuować właśnie też dzieło pracy męża w ramach współpracy polsko-amerykańskiej Liberty University i naszej telewizji. Jestem bardzo poruszona, że mogłam w tym uczestniczyć i wierzę, że to dopiero początek naszej współpracy. Jestem bardzo poruszona, jak Bóg plecie nitki naszego życia i ma wspaniały plan, tak jak rozmawiałyśmy wczoraj z profesor Gadomski. Same te spotkania na uniwersytecie udało nam się porozmawiać z ludźmi z różnych dziedzin i nawet wysoko postawionych na Liberty University, ale nie było to wcześniej przygotowane, tylko po prostu Bóg nas tak prowadził, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie profesor Gadomski i wielkie serce i taka życzliwość i zaufanie, które nam okazała. It's long to translate, but okay, I will try. So, spytałam Kornelii, jakie są jej wrażenia po współpracy z Liberty, z panią profesor Gadomskiej po wykładzie. She said that it was a great surprise that you, a professor, asked her to give a lecture, and she was all amazed and thrilled, but very stressed. And yes, especially it was very moving when it comes after meeting with you and your husband 3 years ago, and it was like the heritage of your husband and you, because of his Polish origin, to the real cooperation and real things, and it is an honor and privilege to do this. And after that, she said that it's amazing that God has a very surprising but great plan for us. And she said that at Liberty, we met a lot of people, very powerful people, from the top officers, and it wasn't planned earlier. So it's amazing how God can lead us. Ja jeszcze dodam, że pani profesor pomogła nam przekroczyć nasze ograniczenia, bo sami nigdy byśmy tego nie zrobili, ani nawet nie pomyśleli. Is doing this. So my father said that thanks to you, we can be beyond our limits. Our limits, act beyond our limits, and without you, we will not do this, because just what we are doing now, so translating into English and have you here 7 o'clock at Liberty, it's really beyond our limits. But God help us. Praise the Lord. Tak, powiedziałam, że to, że jesteśmy tutaj o 7 rano na Liberty i robimy program po angielsku, to jest powyżej naszych oczekiwań i naszych możliwości. I właśnie tata powiedział, że to jest dzięki pani profesor.
Radomski. Thank you so much for May I tell you one thing? Oh, of course. Mm-hmm. I have one unique position here that none of the rest of you have. I'm the only one who chose a Polish connection. The rest of you have it without your choice. Yes. I specifically chose to marry and therefore to have the Polish connection. I am so proud to pass that on to my children because they have what I don't. They do have the specific Polish connection. And so one of the things I'm so happy about with this visit is that you were able to meet my family, and therefore I'm able to pass on some of the pride that I can give to them in their Polish heritage and hopefully then contribute in some way. Pani profesor Gadomski powiedziała, że jest tutaj w specjalnej pozycji, ponieważ ona wybrała polskie związki. Polski związek, ponieważ wyszła za kogoś, kto za pana Polaka. Gadomskiego, który był Polakiem. My nie wybraliśmy tego, urodziliśmy się Polakami. Także ona mówi, że to jest dla niej duma i przywilej, żeby przekazać to polskie dziedzictwo swojej rodzinie, swoim dzieciom, swoim wnukom. I bardzo się cieszy, że mogliśmy spotkać też właśnie jej rodzinę. Wtedy będzie mogła przekazać to polskie dziedzictwo dalej. Thank you so much for being with us and for helping us. And thank you for the privilege of being here. Thank you. And thank you for your kindness, your hospitality. It's beyond our expectations. It's been my joy. Thank you. Thank you so much. Słuchajcie, teraz zrobimy krótką przerwę. Była z nami profesor Marilyn Gadomski z Wydziału Psychologii Departamentu na Liberty University i wracamy za chwilę. Powiemy Wam więcej, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, o czym mówi teraz Donald Trump. Do zobaczenia za chwilę. Witamy ponownie w studiu Ameryka Idź Pod Prąd. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam ponownie. Witamy ponownie. Mieliśmy niesamowity przywilej, żeby rozmawiać z profesor Marilyn Gadomski. Myślę, że to też dla Was w Polsce jest takim niezwykłym przeżyciem, kiedy Amerykanka mówi, że jest dumna z tego, że jej dzieci, jej wnuki mają polską krew. I że to ona wybrała, żeby poślubić, wyjść za mąż, za Polaka. Wejść w związek z Polską. Dokładnie. Przez to.
Myślę, że nie tylko dla Polaków w Polsce, ale myślę, że to jest szczególne też przesłanie dla tych z naszych rodaków, którzy mieszkają za granicą, szczególnie tutaj w USA, że naprawdę nie musimy się wstydzić swoich korzeni, że nawet rdzenni, powiedzmy, anglosascy Amerykanie wybierają polskość i są też z niej dumni. To jest przesłanie dla Polonii, która dzisiaj wybiera się do pracy, bo w Chicago jest godzinę wcześniej jeszcze. Także pozdrawiamy naszych rodaków w Chicago. Pozdrawiamy. Jutro, klopić pod prąd Chicago. Tak jest. Jutro mamy nadzieję być z wami. Zapraszamy przy okazji na spotkanie ewangelizacyjne. Jutro o godzinie 17 w Jason Creek Fellowship w Moni w stanie Illinois, niedaleko Chicago. Trochę będziecie musieli przejechać samochodem pewnie po highwayu, ale myślę, że warto. Będzie modlitwa, będzie nauczanie pastora Pawła Chojeckiego, będziemy śpiewać polskie i amerykańskie piosenki, będziemy mogli naprawdę spędzić dużo czasu i chwalić Boga razem po polsku i trochę może też po angielsku. Można zabrać swoich amerykańskich przyjaciół, czy na przykład rodzinę, która już nie mówi po polsku, ponieważ będzie symultaniczne tłumaczenie na język angielski tego, co będzie się działo w głównym pomieszczeniu. Także widzicie, to wszystko już jutro w sobotę w Jason Creek Fellowship w Moni, w stanie Illinois o 17, a my jeszcze chwilę porozmawiamy o tym, co się dzieje na świecie, ponieważ podczas naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny, już nie wiem po raz który, bardzo ciepło wypowiedział się o Polsce jako jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że bardzo cieszy się, że polski naród walczy o suwerenność i niezależność, tutaj w szczególności jeśli chodzi o rosyjski gaz. Jak myślisz, dlaczego Donald Trump na forum ogólnym, zgromadzeniu ogólnym ONZ-u mówi po raz kolejny o Polsce i mówi w takich pięknych słowach i jednocześnie atakuje Niemcy i Rosję? Amerykanie bardzo dobrze już zrozumieli, że w świecie toczy się nie tylko wojna ekonomiczna, nie tylko są konflikty militarne, ale przede wszystkim toczy się walka duchowa. Oni zrozumieli to po latach takich antybożych rządów Obamy. Przypominam, kiedy byliśmy tu w 2015 roku, wtedy Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa homoseksualne na terenie całych Stanów Zjednoczonych. To było coś, w co Amerykanie niekiedy nie mogli uwierzyć, tak, że się stanie, a jednak Biały stało dom się. Był podświetlony na tęczowo homoseksualną flagę. Tak, także Amerykanie po tym traumatycznym wręcz doświadczeniu rządów Obamy zobaczyli, że główny konflikt rozgrywa się w świecie idei, w świecie ducha i stąd wybór jako odrzucenie tego bezbożnego, lewackiego dziedzictwa tak zwanych liberałów, jak tu się tu mówi, liberals. W rzeczywistości to by trzeba powiedzieć po naszemu lewacy, wybrali znowu chrześcijańską Amerykę. To głosowanie na Trumpa to jest tego dowód. I Trump wiernie wypełnia swoje zobowiązanie i wiernie chce nieść dziedzictwo Ameryki, wolności religijnej, wolności myślenia przeciwko właśnie. Oprócz tego, że mówił o Polsce, mówił o socjalizmie, że to jest najgorsza, najgłupsza rzecz na świecie. Zobaczcie, właśnie pisowcy, obudźcie się tam w tej Warszawce. Socjalizm to zbrodnia, socjalizm to głupota. Przestańcie te socjalistyczne kucypały opowiadać Polakom. Skończcie z socjalizmem. To mniej więcej chciałby Kaczyńskiemu, Mao Tse-tungowi, Morawieckiemu i temu, jak on tam trzeci, Duda, który niedawno był. Skończcie z socjalizmem albo przyjdzie nowa polska elita i kopnie was w dupę. No właśnie, Donald Trump mówi to pomimo tego, że przecież nie ma żadnej ręki z polskiej strony. Za mało miejsca na bazy wojskowe. Wyrzucenie ministra Antoniego Macierewicza, który był najbardziej proamerykański, oczywiście propolski, ale w sojuszu z Ameryką. I tutaj nie ma jakby
pozytywnej wyciągniętej ręki do Polski, a Donald Trump pomimo tego jest do Polaków, on tutaj powiedział w swoim przemówieniu Polish Nation. Yes. Czyli not Polish government. On się odwołuje do polskiego narodu najbardziej. A nie do polskiego rządu. To jest bardzo ważne. Cieszę się, że to podkreśliłaś. Rozmawiałem tu z profesorami politologii. Oni absolutnie dokładnie rozumieją tę sytuację. Ja byłem zdziwiony. Kiedy ja im mówiłem o tym, że rządy PiS to są rządy socjalistów, ludzi o komunistycznym, także takim wyniesionym trochę z katolicyzmu, niewolniczym myśleniu, o takiej mentalności szarańczy, to oni, dla nich nie było zaskoczenie. Oni już to wiedzą. Także myślę, że te słowa, które Trump powiedział na forum ONZ, to są do wolnych Polaków. Mhm. To nie są do rządu polskiego. To jest ostrzeżenie, ale jednocześnie wezwanie. Polacy. Zresztą rok temu, jak był w Warszawie, dokładnie to samo powiedział. Polacy, jesteście zniewoleni socjalistyczną biurokracją. Także Ameryka chce Polsce dać wolność, wolność mentalną, wolność wewnętrzną, żeby Polacy zamarzyli o zmianie swojego państwa. To jest tak naprawdę przesłanie Ameryki do Polski. To jest przesłanie Trumpa do wolnych Polaków. Mm-hmm. Jednocześnie Donald Trump, tak jak mówiliśmy wcześniej, skrytykował Rosję za uzależnianie państw od siebie, od swojego gazu i nie tylko. I między innymi Niemcy, dlatego że właśnie są, jak to kiedyś powiedział, całkowicie uzależnione od Rosji. Mówiło się, że Donald Trump będzie dogadywał się z Putinem, będzie dogadywał się z Rosją. Po tych przemówieniach i po jego działaniach tego nie widać. No, Trump jako człowiek doświadczony w biznesie, pani Hania Shen o tym bardzo często mówi, on rozmawia z każdym, mm-hmm. nie? Ale robi swoje. Rozmawia, proponuje, daje pewne możliwości drugiej stronie, nie spycha do narożnika, ale jeśli druga strona dalej toczy wojnę, dalej jest wroga wolnemu światu, to on potrafi uderzyć. I to robi. Chiny już gospodarczo zdychają, już błagają o litość. O te to wielkie właśnie Chiny, chodziło. Które są przyszłością. Dokładnie. Tak się jeszcze mówi Polakom. Te kucypały, które cała warszawka dziennikarska opowiada Polakom o wielkości Chin i strategicznych sojuszach. I cała pisowska jelita, która myśli, tak jak profesor Paruch z politologii Lublin, opowiada, że tu jelita będzie decydować i ona będzie narodowi mówić, co jest mądre. No, to jest absolutnie zaprzeczenie ducha wolności, którego tu widzimy. Mm-hmm. Rozmawiając z tymi profesorami politologii, oni mówią, pierwsze, to jest minimum państwa. Ludzie sami wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli nie, na swoich błędach się przekonają. Mają Słowo Boże, mają Boga, który cały czas, Jezus Chrystus, stoi u drzwi i kołacze. Mm-hmm. Nie rząd ma za nich decydować, jak za dzieci, jak za bydło, tylko oni sami. Czyli pierwsza rzecz, kiedy mówimy o polityce, to minimum państwa. Dokładnie to, co mówił Donald Trump i co robi w Stanach Zjednoczonych, zmniejszając podatki, zmniejszając biurokrację, to jego hasło osuszyć bagno. Mhm. On rozumie, że w Waszyngtonku, tak jak w Warszawce, tak. jest bagno, tylko u nich jest powiedzmy po pachy, a u nas jest po czubek głowy. Poruszyłeś kwestię Chin. Tam nie tylko gospodarka siada, co nas bardzo cieszy, ale w Warszawie jeszcze o tym nie słyszeli. Szable do boju, lance w dłoń. Bolszewika goń, goń, goń. Takie jest przesłanie wolnych Polaków. Ale i już raźmy to zrealizowali. Tak, tutaj też właśnie jest taka wiadomość dla narodowców polskich, którzy przynajmniej się do takich uważają. Co z nimi zrobią chińscy komuniści, jak przyjdzie czas? Ponieważ chińska władza zdelegalizowała Narodową Partię Hongkongu. Małą, co ciekawe, małą, wydawałoby się niegroźną partyjkę nawet można tak. powiedzieć. Czyli widać, jak komuniści, o tym wielokrotnie mówiliśmy, walczą z chrześcijaństwem, nie? Jak niszczą kościoły, jak palą krzyże. A papież Franciszek mówi, to jest wzór dla świata. To co, myślicie, że jak w Chinach palą kościoły, palą krzyże, to jak obejmą władzę w Europie i w Polsce, to nie spalą waszych kościołów? Przecież już to się dzieje na Zachodzie za pomocą albo materializmu, albo islamskiego najazdu dzisiaj. I druga rzecz, nie znoszą patriotyzmu. Chcą multikulti, chcą jednego światowego społeczeństwa komunistycznego.
tak jak komuniści w Polsce w latach 20. czy później po wojnie drugiej mówili, jaka jest twoja ojczyzna, czy jesteś Polakiem? Nie, ja jestem komunistą. Nie? Oni wręcz przeprogramowali to dane przez Boga poczucie narodowe na poczucie multikulti. Dzisiaj to się nazywa. Wcześniej to była mentalność komunistyczna. Także partie narodowe są do wyrżnięcia, jeśli przyjdą komuniści z Chin. Także to jest takie przesłanie dla narodowców, którzy no, dziwnym trafem popierają chiński komunizm w Polsce. Już nie wszyscy. Steve Bannon przyjechał tu z misją, mamy nadzieję, mówię tu do Europy, chociaż jesteśmy dzisiaj gdzie indziej, przyjechał z misją zachęcenia i ożywienia polskich i nie tylko polskich patriotów do tego, by zaczęli walczyć z komunizmem, walczyć z socjalizmem także brukselskim. Teraz celem Bannona jest przejąć Parlament Europejski. Proszę bardzo, dlatego taka sraczka panuje we wszystkich stolicach Unii Europejskiej wśród tych lewackich komunistów. Mamy ze sobą Biblię od Olgierda, naszego widza z Teksasu. A jak Teksas, to Cowboys. Także tym razem pomachamy Biblią amerykańską. No dobrze, ale jeżeli mówisz, że Steve Bannon i wydaje nam się, że za nim stoi Donald Trump, chce przejąć Europejski Parlament, czy uważasz, że w tych wyborach uda mu się to? Czy jest na tyle wolności w europejskich narodach, że przyjmą sojusz z wolną Ameryką, a nie sojusze za pieniądze na przykład, czy z chińskimi komunistami, czy z Rosją, czy z Niemcami? Gdyby chodziło tylko o Polskę, to byłbym raczej spokojny, ponieważ niezależne badania pokazują, że 80% Polaków ma bardzo pozytywny stosunek do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że dziedzictwo Jagiellonów, dziedzictwo I Rzeczpospolitej ciągle gdzieś tam w naszych jakichś głębokich pokładach świadomości tkwi, czyli tolerancja religijna. Każdy ma prawo myśleć i wierzyć w to, co chce. To był fundament tamtej Rzeczpospolitej. Dalej wolność polityczna. Dalej potęga ekonomiczna, potęga militarna i potęga polityczna. Czyli wolność i służenie tą wolnością okolicznym narodom, ponieważ my byliśmy takim buforem przeciwko dziczy z Azji, z Rosji czy z Mongolii, przeciwko tym totalitarnym tendencjom germańskim i przeciwko najazdowi hord otomańskich od południa. To właśnie Polska powstrzymywała te wszystkie wrogie wolności żywioły, bo zobaczcie, że wszystkie te trzy obszary to jest zaprzeczenie wolności. To Rzeczpospolita była takimi Stanami Zjednoczonymi Europy kiedyś, gdzie właśnie wolność jednostki była jedną z najwyższych wartości. Bóg, honor. Zobaczcie, honor to jest właśnie wolność człowieka. Bóg, najwyższa wartość. Potem moja wolność i właściwe jej wykorzystanie. Dopiero potem państwo. Bóg, honor, ojczyzna. To nasza dewiza. Jeszcze to się gdzieś pali w nasz tkli, w naszej duszy. Choć i Kościół katolicki, i komuniści próbują zrobić z nas szarańcze, próbują wbić nas w błoto, w pył. To marzenie o wielkości, marzenie o wolności kołacze się w naszych polskich sercach. I to, co mówiłem, ten sojusz polsko-amerykański, czy ogólnie narodów Europy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedzie się tylko wtedy, kiedy to nie będzie tylko sojusz militarny, nie tylko sojusz gospodarczy, nie tylko sojusz polityczny, ale kiedy to będzie sojusz cywilizacyjny, czyli zbudowany na tym samym fundamencie Słowa Bożego, na Jezusie Chrystusie. Wtedy to się powiedzie. O to walczymy. Tak nam dopomóż Bóg. I o tym też mówiłeś podczas swojego wykładu na Liberty University. Bardzo studentom amerykańskim, również z polskim pochodzeniem, ponieważ było kilkoro takich studentów na wykładzie pastora Pawła Chojeckiego i Kornelii Chojeckiej, zestawienie dwóch diagramów, przepraszam, już Polish English mi się włącza, błogosławieństwo Boga dla Polski podczas Złotego Wieku, kiedy właśnie do tej księgi się Polacy, polska elita zwróciła, a później kontrreformacja.
Upadek państwa, utrata państwa. I w tym samym czasie, 1620, Mayflower. Pierwsi osadnicy, tak zwani ojcowie założyciele, lądują. 1620 rok, to jest statek Mayflower. I to błogosławieństwo, ten wykres idzie w górę i Stany Zjednoczone stają się największym, najpotężniejszym państwem na całym świecie, dlatego że zwrócili się do Biblii. I nałożenie tych dwóch wykresów pokazało, jak odwrócenie się od Słowa Boga, odwrócenie się od Jezusa też wpływa na państwo. Powiedz jeszcze, ciebie spytam, Proszę cię bardzo. Dwa słowa, bo myślę, że to jest nasi czytelnicy, bo ja o tym pisałem, nie wiem, tam ze 3-4 lata temu, te wykresy możecie znaleźć w miesięczniku Idź Pod Prąd. Nowy numer znajdziecie w Empiku przede wszystkim, bo ruch tam zdaje się plajtuje. Nie wiem do końca, co się teraz w Polsce dzieje, ale Empik jeszcze dycha, a jakby Empik zdychał, no to wtedy piszcie do nas i prenumeratę można zamówić. Na razie jeszcze Empik się trzyma. Tak, ale w każdym bądź razie wiele lat temu ten wykres opracowałem i było to dla mnie zaskakujące, jak łatwo można zobaczyć konieczność Bożego błogosławieństwa, czyli polegania na Jezusie Chrystusie, Jego Słowu, a nie na ludzkich kucypałach kościelnych czy watykańskich. Tak. Jak można wręcz na historii to pokazać? Nałożenie tych dwóch wykresów, bo najpierw pokazałem jeden, potem drugi, a potem je nałożyłem. Dla studentów było to amerykańscy rzeczywiście. Amerykańscy studenci podchodzili do pastora Pawła Chojeckiego i gratulowali, bo to jest twój pomysł, też pytanie o pierwsze protestanckie chrześcijańskie państwo na świecie. Yes, of course. Oczywiście podeszła do mnie studentka z Iranu i mówię, słuchaj, ja nawróciłem się z muzułmańskiego podłoża, nie? Z rodziny muzułmańskich, bardzo z takich religijnie mocnych muzułmanów. I to, co ty mówiłeś o historii Polski, to było prawdą o historii mojego perskiego narodu, że on był kiedyś wielki, a potem przyszli muzułmanie i wszystko się rozwaliło, nie? I nagraliśmy z nią wywiad, myślę, że niebawem puścimy ją, go wam. Stąd, ale i mówię, bo podałem to jako przykład, że to jest nauka dla całego świata, też historia narodu polskiego i jego upadek. Ale powiedziałem też, że to można odwrócić. Jak możemy make Poland great again, czyli jak możemy znowu Polskę uczynić wielką? Poprzez make Poland Christian again. Make Poland Christian again. Niech Polska znowu będzie prawdziwie chrześcijańska, a nie zabobonna, katolicka, ciemna. To jest nasze przesłanie. Make Poland Christian again to have great nation and great states in the future. I tym akcentem kończymy nasz program. Możemy jeszcze pokazać, jeśli to możliwe, piękny już dzień na Liberty University, kiedy przychodziliśmy do Hancock Center. Widzieliśmy świt na Liberty, to jest miasto Lynchburg. Tutaj dzieje się akcja Przełęczy Ocalonych, stąd pochodził Desmond Doss. Poznaliśmy ludzi, którzy znali Desmonda Dossa. Film na dziś, Przełęcz Ocalonych. Do zobaczenia.